Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś początek bitew, finaliści na Wyspie Miłości i dwa śpiewające szczygły. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam, panie, w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy pierwsze bitwy na głosy, nagie sesje i początek gry o 2 miliony. Poza tym będą ostatnie eliminacje na ekstremalnym torze, finałowe pary Wyspy Miłości i kolejne wcielenia w znane twarze. Pierwszy z programów to The Voice of Poland. Za nami pierwsze bitwy 14 sezonu. Tym razem zmierzyła się z tym wyzwaniem drużyna Lanbury. Od tego sezonu bitwy podzielone są na dwa etapy. Pierwszy odbywa się na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, gdzie uczestnicy występowali w tercetach. Jako pierwsi Sabina, Paulina oraz Dominik. I w tercetach Lanbury wyeliminowała Dominika, a do bitew przeszły Paulina i Sabina. Później przyszła pora na bitwę i ostatecznie wygrała Paulina. Kolejny tercet to Daniel, Patrycja i Inga. W pierwszym etapie od razu bitwy przeszedł Daniel i później Lanbury zdecydowała, że razem z nim zaśpiewa Patrycja. Podczas bitwy to Daniel przeszedł dalej. Trzeci tercet, Martyna, Basia i Jakub. W pierwszym etapie pożegnano Kubę, a w bitwie zmierzyły się Martyna i Basia. Ostatecznie Lanbury wybrała Martynę. W czwartej bitwie zmierzyli się ze sobą Damazy i Karolina. I do kolejnego etapu przeszedł Damazy. Ostatni tercet to Janek, Adam i Wiktoria. W pierwszym etapie odpadł Adam i zmierzyli się ze sobą Janek i Wiktoria. I ostatecznie Lanbury zdecydowała, że dalej przechodzi Janek. Kolejną zmianą w tej edycji jest to, że zaraz po bitwach następują od razu tej samej drużynie nokauty. Jako pierwsza na scenie pojawia się Paulina w piosence Amy Winehouse You Know I'm Not Good. Następnie Daniel z piosenką Pomimo burz Antka Smykiewicza. Następnie Martyna z piosenką zespołu Desu Życie cudem jest. Następnie Damazy z hitem Raya Charlesa A Song for You. Ostatni był Janek z piosenką Before You Go Luisa Capaldiego. Pierwszy do odcinków na żywo przeszedł Damazy, kolejna przeszła Martyna, ostatnią bezpieczną osobą był Janek. Później przyszła pora na ostateczną decyzję. Pozostali trenerzy, którzy doradzali Lanbury, mówili, że to Paulina była lepsza. Jednak ostateczną decyzją Lanbury do odcinków na żywo przeszedł Daniel. Nie wszystkim ta decyzja się spodobała, bo ten Daniel powinien już właściwie na pierwszym etapie odpaść, w ogóle nie powinien dotrzeć do nokautów, zdaniem większości komentujących. Niektóre z tych innych decyzji też do końca nie były zrozumiałe i uznawane są nawet trochę za kontrowersyjne, no ale w tym programie często bywało tak, że to nie najlepszy głos, tylko właśnie najlepsza historia albo osoba, która można stwierdzić, że będzie się lepiej oglądała w telewizji, to przechodzi dalej, że czasami trudno stwierdzić, czym kierują się ci trenerzy przy wyborze, bo czasami ktoś fatalnie śpiewa albo tak sobie śpiewa, przechodzi dalej, ale oczywiście ostateczną decyzję podejmą widzowie i te osoby, które jakimś cudem przeszły, a są słabe, to nie dojdą do tego ostatecznego etapu, czyli do tej ostatecznej rozgrywki. Tam pewnie będzie czwórka, nie wiadomo jakie będą też zasady w tej edycji, pewnie czwórka ostateczna, finałowa i to między nimi będzie się wybierać najlepszy głos w Polsce tej edycji. Więc widzowie to i tak później zweryfikują. Póki co mogą dać swój upust w komentarzach, no bo nie mieli na to większego wpływu. Te odcinki zostały wcześniej nagrane i widzowie w tych odcinkach nie mogą głosować. I sama forma tych bitew też się nie do końca spodobała widzom, no bo rzeczywiście było zawsze tak, że trzy osoby w studiu przed trenerami występowało, a teraz były jakieś takie warsztaty na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No tam z każdej trójki jedna osoba odpadała, dopiero dwójka przechodziła do finału. No i też dziwną decyzją jest to, że zaraz po bitwach, po przerwach reklamowych, od razu jest odcinek nokautowy, bo zawsze były najpierw rozgrywane bitwy, później były nokauty, dopiero odcinki na żywo, a teraz tak to wszystko jest pomieszane. Poza tym pozostali trenerzy nie mają już możliwości kradzieży, co wcześniej się zdarzało i to też było fajne właśnie, że przechwytywali sobie co lepszych wokalistów, których jeden trener odrzucił
drugi trener mógł go przejąć. Tego też nie ma, więc na tym to też trochę ten program stracił, bo wielu lubiało ten moment programu, no więc te wszystkie zmiany, które wprowadza się teraz w tych różnych programach, niestety do końca nie przypadły widzom do gustu. Kolejny z programów to Tap Model. I to już szósty odcinek 12 sezonu. I uczestnicy tym razem zmierzyli się z kolejnym punktem obowiązkowym każdej edycji, bo zawsze po metamorfozach nadchodzi czas na nagą sesję. W planie była co prawda koordynatorka nagości. Jednak zdaniem niektórych komentujących modelki i modele wciąż nie czuli się w pełni komfortowo. Można przeczytać w komentarzach, widzowie zauważyli, że uczestnicy krępowali się, żeby występować nago i że to już kolejna edycja, a uczestnicy znowu muszą się pokazywać nago, że to już takie stało się trochę nudne i że uczestnicy są zmuszani do tego, że muszą wystąpić, no bo gdy nie wystąpią w jakiejś sesji, to automatycznie odpadają z tego programu. Zdaniem jury w zadaniu tygodnia najgorzej poradził sobie Alex. I to właśnie on był zmuszony pożegnać się z programem. Jednak ostatecznie uczestnik nie opuścił programu. Michał Piruk skorzystał bowiem z przysługującego mu przywileju i przywrócił uczestnika do rywalizacji. Uczestnik powiedział oczywiście, że nie zmarnuje danej mu szansy, a zdania widzów co do decyzji Piruga były mocno podzielone. Jedni pisali oczywiście, że to dobra decyzja, a drudzy pisali wręcz przeciwnie, że Piruk nie powinien ratować tego uczestnika, że byli inni, którzy powinni też dostać szansę, a takiej nie dostali. Tak rzeczywiście, ile razy jest naga sesja, to zawsze są kontrowersje, że po co to właściwie jest, bo to nic właściwie nie wnosi do programu poza tym, że ci uczestnicy rzeczywiście są tym skrępowani. Zresztą tym razem ta sesja w ogóle jakaś taka dziwna. Te zdjęcia w ogóle nie są ładne, żadne z nich nie jest ładne. Po prostu wzięli ich i wymazali jakimś gipsem, czy co to w ogóle było, jakąś takim właśnie gliną, coś takiego. I właściwie nie wiadomo, czemu to miało służyć. I nawet widzowie nie zgadzali się z tym, że to nie było najgorsze zdjęcie. Czyli ten uczestnik, który według jurorów miał odpaść. Nie zgadzali się z tym, że został przywrócony do programu, ale to z tym też zawsze różnie bywało, że gdy została jakaś osoba przywrócona, a tym bardziej na tych wczesnych etapach, to często jest tak, że widzowie się nie zgadzają z tymi decyzjami o przywróceniu, bo później, gdy ten program już idzie dalej, to często te decyzje spotykały się z pozytywnym odbiorem widzów, no a tym razem jest tak pół na pół i okaże się, czy uczestnik wykorzysta tę szansę daną przez Michała Piruga, czy też może w kolejnym odcinku odpadnie, bo znowu sobie nie poradzi w jakiejś dziwnej sesji, ale widać, że te sesje są coraz dziwniejsze z sezonu na sezon. Jasne, są te takie obowiązkowe, ale też są takie, które nie wiadomo z czemu mają właściwie służyć. One są na tyle skomplikowane, że ci uczestnicy się w tym wszystkim gubią, a ci jurorzy tylko na nich krzyczą, tylko ich poniżają i tylko im ubliżają i jak właściwie tacy zestresowani uczestnicy mają jakoś dobrze wypaść podczas tych sesji i później jeszcze muszą słuchać, jak to źle wypadli i że to tylko jest ich wina, no ale to jest specyfika tego programu, że ci uczestnicy, którzy zgłaszają się do tego programu, po tych wszystkich sezonach, które już były, muszą już wiedzieć, czego trzeba się spodziewać w tym programie, bo te sytuacje są zazwyczaj bardzo podobne, a naga sesja, czy na przykład zmiana wizerunku, te metamorfozy są obowiązkowym punktem tego programu i pewnie prędko to się nie zmieni. Teraz teleturniej milionerzy. I zazwyczaj mówię tutaj o dziwnych pytaniach albo o wysokich wygranych. Tym razem mówię o nowej formie teleturnieju milionerzy, choć prawdopodobna wygrana jest najwyższa w historii polskiej edycji tego programu. W tym tygodniu rozpoczęły się specjalne odcinki milionerów, w którym w finale będzie można zgarnąć 2 miliony złotych. Przez ten pierwszy tydzień oraz większą część drugiego tygodnia uczestnicy rozgrywają standardową grę o milion złotych, tylko różnica jest taka, że nie ma drugiego progu gwarantowanego, czyli przy siódmej poprawnej odpowiedzi za 40 tysięcy złotych, jest tylko próg gwarantowany przy drugim pytaniu za 1000 złotych, a później uczestnicy mogą zdecydować, przy każdym pytaniu Hubert Urbański się pyta, czy ustawić próg gwarantowany na konkretnej kwocie, no i to wtedy ta kwota jest sumą gwarantowaną w razie udzielenia
błędnej odpowiedzi w następnych pytaniach. I zasada jest jeszcze taka, że zawodnicy, którzy dotrą do siódmego pytania i odpowiedzą poprawnie na siódme pytanie, nawet jeśli później stracą te pieniądze, dostają bilet do finału, w którym będzie można powalczyć o 2 miliony złotych. I póki co troje zawodników zakwalifikowało się do wielkiego finału. I z tego, co czytałem w zasadach tego programu, no bo wreszcie to wyjaśniono, jak to będzie wyglądać, że prawdopodobnie będzie 6 zawodników, bo tak już wygląda, że chyba uda się zebrać 6 zawodników, którzy usiądą po dwóch stronach studia i będzie kto pierwszy, ten lepszy. No i jedna z osób, która wejdzie do tej ostatecznej rozgrywki o 2 miliony złotych, będzie musiała część swojej wygranej zaryzykować, żeby wygrać 2 miliony złotych, a te pozostałe osoby, które dostały bilet do finału, zachowają te pieniądze, które wygrali w standardowych odcinkach. Finał specjalnej edycji Milionerów zaplanowany jest nietypowo, bo w piątek 20 października o godzinie 20. Jest to wyjątkowa sytuacja, no ale po prostu chciano to zakończyć w jednym tygodniu, tak więc będą jeszcze 4 dni eliminacyjne, standardowe, od poniedziałku do czwartku o 20.55, tak jak jest to emitowane. No a w piątek o godzinie 20 nie ma już serialu Na Wspólnej, na którym pewnie widzowie by mówili, czemu nie ma nowego odcinka, tylko są milionerzy, więc film tym razem poleci trochę później w ramach Superkina i pojawi się ten odcinek specjalny, finałowy, który będzie też dłuższy od tych standardowych odcinków. No i okaże się, czy ktoś wygra 2 miliony złotych, no ale sądząc po tej grze, która już dotychczas była, dwóch zawodników chyba odpadło z niczym, tak mi się wydaje, w tym tygodniu, który był. Te 3 osoby, które awansowały, też miały nie lada problemy z tymi pytaniami, bo te pytania, tak jak przewidywałem, troszkę takie podchwytliwe, trochę dziwnie sformułowane, no bo jednak właśnie stawka jest wyższa, to i pytania też się wydają trochę trudniejsze. Choć może w tej ostatecznej grze będą trochę łatwiejsze, bo już przecież zdarzały się przypadki, że w tych pytaniach za 1 000 000 złotych w historii tego programu po 2017 roku te pytania były zaskakująco łatwe za 1 000 000 złotych, więc może i tym razem będzie tak, że gdy komuś uda się dotrzeć do tych wyższych sum pieniędzy, to te pytania może będą trochę łatwiejsze. No bo na pewno to ciekawie wyglądałoby w historii tego programu, że wreszcie ktoś wygrał 2 miliony złotych i to chyba byłaby najwyższa wygrana na świecie. Nie sprawdzałem tego, bo może ktoś miał szansę zagrać 2 razy w Milionerach, ale chyba nikt nie zdobył 2 razy głównej nagrody, ani w żadnych jakichś tam edycjach specjalnych, o ile takie są za granicą w ogóle emitowane, więc to by chyba była najwyższa wygrana w historii w ogóle tego teleturnieju. No właśnie, zdecydowano się na taką nowość, żeby może trochę podkręcić oglądalność tego programu. Ten program z przerwami jest emitowany od 1999 roku, więc mógł się już trochę widzom znudzić, a tak to te odcinki, nie sprawdzałem dokładnie, czy mają wyższą oglądalność niż te standardowe. Zapewne ten finał może przyciągnąć większą liczbę widzów, no bo przynajmniej jedna z tych pewnie 6 osób zaryzykuje swoje pieniądze i będzie próbowała wygrać 2 miliony złotych. Czy jej się uda, okaże się najbliższy piątek. Kolejny z programów to Love Island – Wyspa Miłości. Zbliża się finał programu Love Island – Wyspa Miłości, a tak właściwie, gdy ten odcinek zostanie opublikowany, to już prawdopodobnie będzie wiadomo, kto zwyciężył w tej edycji programu Love Island – Wyspa Miłości, ale ja nagrywam to w piątek, więc mówię, że zbliża się finał Love Island – Wyspa Miłości. I do finału, decyzją widzów, dostały się pary Laura i Armin, Jacqueline i Bartek, Olivia i Adam oraz Karolina i Rafał. Z Wyspą Miłości musieli pożegnać się Sophie i Albert. I uczestnicy byli tym faktem zaskoczeni, tak samo jak część widzów. W wielkim finale znajdą się 4 pary, co też widzom się nie podoba, ale podobnie było w poprzednim sezonie tego programu. Wtedy widzowie pisali, że trochę zatłoczno w tym kręgu ognia, więc tym razem będzie podobnie. Poza tym widzowie nie widzieli w finale Karoliny i Rafała. Ostatni odcinek, jak już powiedziałem, zostanie nietypowo wyemitowany, w związku z tym, że w niedzielę będą wieczory wyborcze na różnych kanałach, pewnie spadłaby oglądalność, więc zdecydowano się na wyemitowanie tego finałowego odcinka.
w sobotę o godzinie 21. Okaże się, która z tych par zwycięży. Nie śledziłem tego sezonu, mówiłem tylko o jakichś tam kontrowersjach na przestrzeni tych wszystkich odcinków, więc nie wiem właściwie, co to są za pary i czy będzie miłość tylko po to, żeby zgarnąć główną wygraną, no bo już różnie w tych programach randkowych bywało, więc okaże się, czy rzeczywiście ci uczestnicy znaleźli prawdziwą miłość w tym programie i okaże się też, czy widzom spodoba się ostateczna decyzja, kiedy zostanie ogłoszona ta para, która zwycięży w tej edycji, czy znowu będą komentarze w stylu takim, że ta para w ogóle nie powinna być w finale, ta para w ogóle nie powinna zwyciężyć, a to przecież widzowie głosują, więc tym razem nie powinni mieć pretensji. Widocznie po prostu na tę parę, która zwycięży, oddano najwięcej głosów. Kolejny z programów to Ninja Warrior Polska. To już ostatnie eliminacje i dla uczestników czekały ostatnie 4 miejsca w wielkim finale. Tor eliminacyjny składał się z następujących przeszkód. Bieg parkurowca 2, zjazd na chustach, na krawędzi, chwiejne łódki, przerzutnie i krzywa ściana. Po pierwszy na torze pojawił się Krzysztof w dość nietypowym stroju koali i pomimo dobrego początku zawodnik wpadł do basenu na trzeciej przeszkodzie, czyli eliminacyjną przeszkodą było na krawędzi. Kolejna pojawia się Anna, znana paraolimpijka. Niestety udało jej się wskoczyć tylko na pierwszą przeszkodę. Kolejny pojawił się Michael Danilczuk, tancerz znany z udziału w programie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, gdzie tańczył w parze z Jackiem Jelonkiem jako pierwsza para jednopłciowa. Teraz pojawił się na ekstremalnym torze i doszedł aż do czwartej przeszkody, czyli przeszkodą eliminacyjną były chwiejne łódki. Kolejny Krzysztof, który liczył na poprawę swojego wyniku sprzed lat, to mu się udało, pokonał tor eliminacyjny w czasie minuta 25 sekund i 50 setnych. Kolejny Kacper, który również chciał przejść przeszkody w jak najszybszym czasie i to mu się udało, kończył tor w minutę 8 sekund i 40 setnych i dołączył do Wiktora na Power Tower. Tak więc w Power Tower zmierzyli się Wiktor Wójcik oraz Kacper Gazurek i lepszy okazał się Wiktor. Później przyszła pora na tor półfinałowy, który składał się z 5 przeszkód. Dziurawy most, śmigło i lina, ruchomy drążek, wiszące okna i przeprawa przez komin. I po tym etapie do finału zakwalifikowali się Iwan Kochut, czasem minuta 8 sekund i 30 setnych, Krzysztof Spławski z czasem minuta 19 sekund i 30 setnych, i Kacper Gazurek z czasem 59 sekund i 10 setnych. Tak więc znamy już wszystkich finalistów. No i okaże się, czy uda się wreszcie zdobyć tytuł pierwszego polskiego zawodnika ninja. To oczywiście wyjaśni się najbliższy wtorek, 17 października o godzinie 20. Choć z tego zwiastunu, który już jest emitowany na antenie Polsatu, to widać, że będzie przynajmniej kilku zawodników, którzy będą mieli szansę wspiąć się na górę Midoriyama, więc wyszło, że wreszcie ta góra zostanie zdobyta. To już 8 sezon tego programu, no ale w sumie 10 zawodnikom na całym świecie udało się dojść do tego ostatecznego etapu i stać się wojownikiem ninja. No więc to jest nie lada wyzwanie, żeby na 21-metrową linę wspiąć się w czasie 25 sekund. W tamtym sezonie było o włos, naprawdę ułamki sekund, więc może w tym sezonie wreszcie komuś się uda. Choć faworyt, który w tamtej edycji właśnie był o włos, czyli Jan Tatarowicz, niestety w poprzednim odcinku został zdyskwalifikowany. Na koniec jeszcze jeden program, Twoja twarz brzmi znajomo. Już kolejny odcinek 19 edycji. Jako pierwszy na scenie pojawił się Nick Sinclair jako dr Alban, później Pola Gonciarz jako Michał Szczygieł, Kuba Szmajkowski jako Sana, Jagoda Szydłowska jako Ferol Vera, Jakub Gąsowski jako Jerzy Sztur, Magdalena Kumorek jako Taylor Swift, następnie Ewelina Flinta jako Urszula Sipińska, na koniec Marcin Januszkiewicz jako Dan Reynolds z zespołu Imagine Dragons. Odcinek jednogłośnie z maksymalną ilością punktów zwyciężyła Ewelina Flinta. Czek na 10 000 zł przekazała Fundacji Nasza Ziemia.
I to pierwszy raz chyba od wielu edycji, że maksymalna liczba punktów za odcinek. Teraz ta liczba punktów się zmniejszyła, bo 58 punktów maksymalnie można zdobyć, czyli 3 dziesiątki od jurorów plus 28 punktów od innych uczestników, no bo samemu nie można sobie przyznać 4 punktów, więc 58 to jest maks od 2 sezonów już. No i Ewelinie Flincie jako pierwszej po tych wszystkich zmianach się to udało. Oczywiście to był najlepszy występ tego odcinka, bo mówiłem, że ten poziom z odcinka na odcinek rośnie, ale jednak teraz trafiły się tym uczestnikom jakieś takie postacie, albo źle wylosowali, że powinny w inne ręce niektóre postacie trafić, albo po prostu te piosenki, to wszystko jakoś nie do końca to wszystko wszystkim leżało, więc te występy były takie raczej średnie, że łatwo było wybrać, który występ jest najlepszy, no ale to tak już bywało, że był najlepszy występ, a wygrywał ktoś inny. Tym razem jurorzy byli zgodni, ta punktacja zgodnie była przyznawana. To mniej więcej się zgadza z tym, jak wyglądały te występy, więc tym razem chyba po tym odcinku widzowie aż nie będą tak płakać w komentarzach, że znowu zwyciężył ktoś, kto na to nie zasługiwał. To rzeczywiście był najlepszy występ, Ewelina Flinta jako Urszula Sipińska, a z tymi kolejnymi miejscami, no to jasne, można by się tam było spierać, że to powinno być drugie, to powinno być trzecie, bo tak właściwie między drugim a trzecim to bym się tam zastanawiał, czy to jest akurat dobra kolejność, ale te dalsze występy, które zdobyły tam kilka punktów, no to niestety w pełni na to zasługiwały, no bo to nie były najlepsze odwzorowania tych postaci, w które ci uczestnicy mieli się wcielić. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.